stara Europa, stary prawo i stary papież, stara wiara. Także te osoby, co tak mówią, co, to powinny wiedzieć, że jest ich tak bardzo dużo. No bo oni są, jak ci wyznawcy, szerokiej drogi papieskiej. Natomiast wąska droga, prawdziwa droga, jest rzeczywiście wąska i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Także co, żebraków katolickich. Sto. Także gdzie Państwo? I tu na Emilii Plater 100. Jak na centralnym, proszę Państwa, to około centralnego. 14 też, o 15. Cały czas. Po czterech żebraków, czy po 10 żebraków, nieważne, 4 rogi oblegane są centralnego, no bo ich nikt nie wpuszcza do centralnego. Czyli proszę Państwa, co? Żebraków katolickich to. No a Świadków Jehowy nie ma. Dlaczego? Dlatego, że oni przyjeżdżają tylko za Anglo, Ameryki, Białystok, ale nie po to, żeby jeść, nie po to, żeby pić, kopcić papierosy, jak te dziadule, młode, stare dziadule. Dziadule nie są tylko, proszę Państwa, stare dziadule też są miłosne. Kopcić narkomani, to są narkomani. Także ten Janek też jak tak kopci pet jeden za drugim, nie może wytrzymać. Kopci pet jeden za drugim, no to jest jako ten narkoman. No, on jest na mnie oburzony, że ja mu kupiłam na ten miesiąc jedną paczkę. No by chciał mieć tych papierosów. Na tych paczek 10. Także wiecie Państwo, tutaj jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. Czy jakiś żebrak tu biegł w tych spodniach czerwonych. Nie chciałam pokazywać, bo wyżebrał tu od tych dupków, półgłówków papierosa. Tak tańczył, że za papierosa to by wszystko oddali. No właśnie, już oddali mieszkanie. I tak pełno takich tych, proszę Państwa, bezdomnych. I na czterech rogach centralnego żebrzą. Także wiecie Państwo, co, żebraków katolickich 100. Także skończyły się czasy, proszę Państwa, gdy tu Świadkowie Jehowy przemierzali ulice warszawskie, no ja to już wiecie Państwo, na Ochocie, na Mokotowie, na Augustynowie, na Praga Południe, no to chyba mój największy teren. Teraz Świadkowie Jehowy tak nie głoszą, czy że Mormonów też z Ameryki tu nie spotkacie w katolickiej Polsce, która jest skazana na wojnę z Rosją. Także proszę Państwa, wojna Rosji z Warszawą, czyli Warszawa walczy i tutaj jak pod tym pomnikiem, proszę Państwa, na Starówce, no to się od tego zaczęło i w zimie i gadają, swoich problemów nie mają o Ukrainie, a Ukraina, proszę Państwa, katowała, mordowała i się siekała tutaj na Wołyniu, proszę Państwa, a oni są teraz tak Ukrainą i tak. I teraz Państwo zobaczą, na ten Mariupol będzie atak. No i zobaczymy, jak będzie atak, no to już Ukraina się ogląda, żeby Polaczki pomogły, tak jak tutaj. Także jaka jest sytuacja tutaj dzisiaj, proszę Państwa, 25 na centralnym Warszawie, tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bogiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Warszawa to jest Warszawa, prawda? Warszawa Centralna to jest jako katolicka Polska. I tak robiąc obchód dookoła, proszę Państwa, widzimy, że jest pełno żebrzących. Jeden to tak jak mówię, przed sekundą skakał z radości ze względu na peta. Także skakać z radości można. To jest ulica, proszę Państwa, Chałubińskiego, to jest teraz jako Jana Pawła II. No wiecie Państwo, w katolickim kraju jesteśmy, no i teraz jeszcze i na wojny religijne się zanosi, bo tak, Żydzi na piechotę mówią, do Palestyny wracają, do swojego kraju. No, Rumunii, do Rumunii to niekoniecznie, ale na tych Żydów się uwzięli, że straszne dzieje teraz, ciężkie czasy, proszę Państwa, dla tych Żydów. No wczoraj mówili w radiu, ale to nie było w radiu Tok FM, no bo przecież oni sami o sobie by tak chyba nie powiedzieli, że na piechotę, bo nie mają pieniędzy na piechotę. Jadą na piechotę. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te buziaczki Państwu przesyłamy. Wszystkiego najlepszego. Warszawa Centralna. Kult Matki Boskiej, kult papieża, stara wiara. Rzeczywiście bardzo stara jest wiara
Rzeszów. A to skąd jedzie? Intercity bus. Także wiecie Państwo, zawsze ten Intercity bus albo z Małkini, albo gdzieś tam z Anglo Ameryka, ale on tu będzie się podstawiał. Aha, to nowy i świeży bus. Intercity bus.